Laravel. Tworzymy trasy. Ostatni odcinek o tym, ale nie ostatni z Laravela. Zapraszam. Kolejna rzecz przydatna przy tworzeniu tras to nadawanie trasie nazwy. Takie znakowanie trasy unikatową nazwą. Zobaczcie mamy tu przykład piąty i szósty gdzie w piątym nazwiemy sobie tę trasę. A w szóstej przywołamy nazwę, którą żeśmy utworzyli. Zobaczcie, mamy tu więc jakiś tam jakąś ścieżkę z jakimś parametrem. Ona coś tutaj zwraca. Już rozumiemy to z wcześniejszych odcinków. Nie tłumaczę. Wykorzystujemy tutaj ten parametr c wewnątrz tego, co jest zwrócone. O, tu i tutaj. A tu, właśnie, zamiast o średni, to my, właśnie tu dalej sobie takim chainem tutaj przywołujemy metodę name, w której podajemy jakąś swoją unikatową nazwę dla tej trasy. I tutaj ten exe 5, no właśnie. Od tej pory cały ten road będzie tym. Tą nazwą identyfikowany i widać to chociażby w przykładzie niżej. Zaraz to zresztą też pokażę, jak działa. Zobaczcie, tu mam egzempl szósty i wewnątrz przekierowanie uruchamiam, redirect, no właśnie dla narauta. O, który ma taką nazwę? Czyli e, ten szósty przykład tak naprawdę odwoła się do przykładu trasy wyższej. I jeszcze tutaj po przecinku w tablicy przekażę parametr, którego oczekuje ta definicja, bo tutaj czekamy na jakiś parametr C, który wystąpił w ścieżce. Tutaj, tutaj staje się zmienną, i to C trafia tutaj do tego, co zwraca nasza funkcja anonimowa. I tutaj, właśnie kiedy się do, tego, do tej trasy odwołuje, podaje tę nazwę, którą tu wymyśliłem. O, w tym miejscu. I jeszcze przekazuję jakieś parametry. Zobaczmy więc jak to będzie chodzić w naszym programie postman. On był zdaje się tu ukryty, Dobra. I teraz tutaj sobie ten example 5 odpalamy. Tam było jakieś A, B i tutaj cokolwiek, no to niech będzie C. Tam mieliśmy już późniejsze przykłady. O jest nic ciekawego, ale widzimy zwrot akcji nastąpił, a teraz sobie jeszcze odpalimy te... Szósty, który powinien tutaj nas redirektować na piąty. No i jest. Nic ciekawego, widzimy, odpalił się de facto ten piąty, ten egzampl 5, a nie 6. Także nadawanie unikatowej nazwy trasie mamy zaprezentowane. No to co tam jeszcze? Teraz przykład dosyć prosty, ale z racji. Takiego rozstrzelenia na kilka plików, i z racji tego, że składa się z paru części, tak spokojnie spróbuję go no, powolutku wytłumaczyć. W międzyczasie szmer deszczu będzie nam towarzyszył. Uwaga! Przed chwilą nazywaliśmy sobie trasy. Teraz spróbujemy sprawdzić, czy obecnie wykonywane żądanie i trasa, która tam jest zdefiniowana, posiada jakąś nazwę. Czyli spróbujemy odpytać trasę, czy się nazywa w jakiś tam oczekiwany przeze mnie sposób. To pytanie zadamy, ale zadamy je w oprogramowaniu pośredniczącym. Pamiętacie, to takie kolejne warstwy, że idzie sobie żądanie i tam przechodzi przez takie kolejne warstwy, które coś tam sobie robią i ono tak idzie i dalej, i dalej, i dalej, aż do pełnej realizacji. I takich oprogramowań pośredniczących, które sobie tu identyfikujemy tą nazwą middleware, można tworzyć wiele i za chwilę takie proste sobie stworzymy. I te nasze żądanie przejdzie przez to oprogramowanie a trasę którą będziemy za chwilę tworzyć o tę trasę tutaj widzicie ją w przykładzie siódmym przypiszemy właśnie do takiego oprogramowania pośredniczącego które sobie nazwę cudownie to oprogramowanie musimy jednak najpierw stworzyć. Zatem odpalmy sobie konsolę. W konsoli już przygotowałem takie polecenie naszego rzemieślnika artisana php artisan make, dwukropek, middleware. I tutaj nazwa, to jest tak naprawdę nazwa klasy, więc wypadałoby tak tę klasę nazwać, żeby nam to sugerowało, co ona robi, ale ponieważ moje przykładowe oprogramowanie pośredniczące nie będzie robiło niczego ważnego, więc nazwałem to jakkolwiek. Jak to uruchomię. Sorki za dziwne dźwięki. Jak to mówię, życie się toczy. Już wyciszę komórkę, nie będzie więcej. Jak to sobie enterniemy i się zadzieje to co się stanie to moi drodzy pojawi się tutaj o, w katalogach app middleware pojawi się plik cudownie PHP. Mamy go tutaj jak sobie go otworzymy to zostanie tu widzimy utworzona klasa o dokładnie nazwie cudownie która wewnątrz ma taką metodę która to metoda gwarantuje mi to że moje żądanie, cała ścieżka wpadną tutaj, coś się zadzieje z tym wszystkim, a potem polecą dalej do ewentualnego następnego oprogramowania pośredniczącego lub w końcu gdzieś tam do samego głównego kontrolera, aż się zrealizuje całe te nasze żądanie. Na końcu, oczywiście, po to, by gdzieś tam jakąś odpowiedź zwrócić. Ale tutaj wpadamy z naszym requestem, z naszym żądaniem, w tym żądaniu, tam już jest ta trasa nasza. Rozpoznana. Tutaj coś się zadzieje z tą naszą trasą, o coś możemy zapytać, i no właśnie, tę część o dodałem. A to jest domyślnie w takim pliku utworzonym przez Artisana, gdzie można łatwo domyślić się, zaobserwować, że jest to właśnie takie oprogramowanie, że coś tu wpadnie, coś się zadzieje i poleci next dalej, odeślemy dalej te nasze żądanie. A ja tu sobie wpisałem taki prosty ifek. Otóż pytam się, czy. Aktualna trasa mojego aktualnego żądania nie jest przypadkiem nazwana fakt. Tam wcześniej nadawaliśmy nazwy trasą. No ja pytam, czy przypadkiem ta trasa nie jest nazwana fakt, gdyby się okazało, że jest nazwana fakt. To co robię? To mówię tak, to weź to żądanie, weź tę trasę, która tutaj właśnie się teraz dzieje, sprawdź jej parametry i ustaw parametr daty, jeżeli występował ona taką wartość, czyli podmieniam parametr tym oprogramowaniem pośredniczącym. No, nie trudno sobie wyobrazić, że byłby tu jakiś filtr bezpieczeństwa ukryty, ok? Jakaś forma kontroli tego, co w zasadzie za chwilę wykonam. Zatem tutaj mamy taki przykład trochę źle nazwanego oprogramowania pośredniczącego. Ok, zapiszmy. Tutaj jeszcze ukryję tylko tę część. Zobaczycie sobie tu tą końcówkę, tu już nic więcej nie było, także nic nie ukryłem, wartego uwagi. I teraz to nie wszystko. Jeszcze musimy takie oprogramowanie pośredniczące zarejestrować. Robimy to w pliku kernel, pokażę jeszcze na chwilę strukturę katalogów, app, i tutaj macie w HTTP już w żadnym podkatalogu, o, tu jest ten kernel PHP, i w tym kernel PHP. Jest taka tutaj widzimy własność tej, tej całej klasy kernel jest tutaj taka jedna własność chroniona road middleware czyli właśnie takie oprogramowanie pośredniczące ale związane z trasami. Widzicie że już część tutaj była takich rzeczy. Sam Laravel jej dostarczył ją dostarczył a to co my sobie tu zarejestrujemy jest linijkę niżej nazwałem Tutaj, ten nasz middleware to oprogramowanie cudownie, nie musiałbym tak nazywać, ale nazwałem dokładnie tak samo jak ta klasa się też nazywa. Tu zobaczcie wyżej, nie musi takiej być zasady. O, tu mamy na przykład nazwę jakąś prostą, tak? Jakiś tam, nie wiem, guest czy ken czy coś takiego, a tu macie zupełnie poważniej nazwane klasy. I raczej tak należy robić. Ja sobie już po prostu nazwałem to tak samo jak całą tę. Cało to oprogramowanie pośredniczące. I co to tutaj robi? Ano, to mi gwarantuje, że nasze żądanie będzie po kolei przechodzić przez te wszystkie oprogramowania, również przez nasze. Przez to, któreśmy tu teraz zrobili. I dodanie tej linijki, całej tutaj, gwarantuje mi to, że ta część się wykona na naszym żądaniu i na naszej trasie. No to teraz wróćmy tu. Do naszego pliku web.php, i zobaczmy, wiedząc już o tamtym programowaniu, o programowaniu pośredniczącym, wiemy, że ono tam jest, jak teraz przypisać mój road, mój, moją nową trasę, którą chcę tu przetestować, do tego middleware cudownie. A no, właśnie, tak, zobaczcie. Najpierw wykorzystuję metodę middleware, w której mówię. Weź sobie oprogramowanie pośredniczące i wszystko tutaj pogrupuj. Wszystkie trasy, które tu za chwilę zdefiniuję, pogrupuj. Tak, aby one były przypisane, takie powiązane właśnie z tym, że to oprogramowaniem, które tutaj po prostu występuje pod nazwą. Tą nazwę mógłbym sobie tak zrobić też, żeby mi było wygodnie to skojarzyć. Zatem ten road który tu jest w środku, oraz każdy, który tutaj bym wpisał, inny, zanim się wykona, o tutaj ten kontroler, no w tym wypadku po prostu funkcja anonimowa, nie mamy tu dostępu na razie do kontrolera. Odsyłam do pierwszej lekcji o trasach. Zanim to się wykona, to wszystko, czyli całe te żądanie, trasa, przejdą przez te moje cudownie. No i co? Mamy tu prostą rzecz. Mamy taką trasę, gdzie podaje jakąś datę. Example 7 i jakaś data tu będzie parametrem. A następnie wykonamy coś takiego, wyświetlimy litości, fakt to nie pogląd, potwierdzone dnia i tu teoretycznie tę datę, którą tu prześlemy, chcielibyśmy tutaj zobaczyć. I całą tę ścieżkę, tę trasę nazwiemy sobie właśnie fakt. Zatem zgodnie z tym, co mówiłem, to powinno trafić tutaj. I tutaj powinienem sprawdzić, czy obecnie wykonywana ścieżka naz nazywa się fakt. Jeżeli tak zostanie rozpoznane, to parametr data zostanie podmieniony na to słowo. Niezależnie, co tam wstawiłem. No to zobaczmy, czy tak się stanie. Idziemy do postmana. Przykład 7. Wpisujemy jakąś datę. 20, 20, nie wiem, 1 styczeń. Niech tak będzie. I wysyłamy. I uwaga. Widzimy, że wykonała się ta trasa, jest litości, jest fakt, to nie pogląd, ale potwierdzone dnia, ocenzurowane. Nie pojawiła się ta data, chociaż normalnie powinna była. Dlaczego? Bo oprogramowanie pośredniczące przechwyciło żądanie, przechwyciło ten cały road zdefiniowany, przemieliło, sprawiło to, co chciałem. Nie trudno sobie wyobrazić, że mogę tam naprawdę. Cały system jakiejś kontroli zrobić, nie? albo jakiegoś yy, działania, mechanik w tle, nie? zanim w ogóle ten główny program się zadzieje. Można w ten sposób też grupować pewne wspólne czynności, czyli w jednej jakiejś klasie, w jednym oprogramowaniu pośredniczącym mogę robić coś dla dowolnych tras. Taki ogólny sposób kontroli każdego żądania, nie? ale specyficzny tylko dla danej grupy. Stąd wracamy do kodu. Stąd tutaj, o, jeszcze raz przyjrzyjmy się. Ten wcześniejszy route na przykład, albo ten późniejszy, tutaj o, nie ma nic wspólnego z tym oprogramowa oprogramowaniem pośredniczącym o nazwie cudownie. Tylko ten będzie temu podlegał oraz te, które tutaj wkleję. Ok? Zatem upiekliśmy dwie pieczenie na jednym ogniu, troszeczkę już wprowadziłem w ten middleware, do niego pewnie nie raz jeszcze wrócimy. No i też zobaczyliście funkcję jeszcze raz. Popatrzcie na nią, jaka śliczna. O tu, named. Nie? Sprawdzamy, czy tak się nazywa nasze request road. No, wiecie o co chodzi. A potem sobie podmieniamy tą datę. Także tak to działa. Zobaczmy, co tu jeszcze przygotowałem dzisiaj dla Was w tym odcinku. A przygotowałem, o właśnie, że trasom możemy nadać pewien prefiks domyślny, czyli tutaj nie będzie trzeba za każdym razem pisać tego prefiksu. Wystarczy jakby końcówkę podawać w ścieżkach, ale i tak wszystkie te routy, które tutaj zdefiniuję w tej grupie, którą tu właśnie tworzę, będą poprzedzone prefiksem o takim, który jest tutaj. Czyli metoda prefix naszej klasy Route ma argument, którym jest właśnie prefiks. Następnie grupujemy, tworzymy grupę i teraz wszystkie te kolejne roadgety, czy roadposty, czy inne jakieś routy, które potworzę i które tutaj będą miały tą swą ścieżkę, ta ścieżka domyślnie jest zawsze poprzedzona takim jakimś prefiksem. Widzimy, że jest to raczej taki zabieg kosmetyczny pewnego grupowania. No, nic nie stoi na przeszkodzie, gdybym za każdym razem tutaj umieszczał to jestem prefiksem ukośnik example 8, jestem prefiksem... Tak, ukośnik example 9, i tak dalej, i tak dalej. Ale no właśnie, Laravel jest narzędziem, które zawsze będzie szukać jakiejś formy przyspieszenia działania kodu. No więc Postman i patrzymy, czy to zadziałało. Czy to jest tak, jak mówię. Zatem, example 8. I teraz uwaga, nie zdziwcie się. Wpisałem example 8, ale nie dostaniemy wyniku. Dostaniemy informację not found, bo no właśnie, bo, bo, bo. Yy, bo, bo, bo. Bo nie ma prefiksu. OK, wpisałem przykład 8, ale musi być prefiks. Tu go nie ma, ale on jest narzucony tu. Zatem dodajmy sobie tę część. Wracamy. Idziemy tu. I tu sobie to wkleimy, bo już mi się nie chce pisać. I teraz uruchomimy. I widzimy, że nie ma problemu. Suchar się wyświetlił, a jestem prefiksem egzemplarz. I tak dalej. Dopiero taka trasa jest interpretowana. No to cóż tam jeszcze mamy. A mamy tutaj możliwość nadawania prefiksów do tych nazw unikatowych, którymi znowuż jednoznacznie identyfikujemy, no właśnie, tworzone trasy. Czyli mogę sobie stworzyć tutaj dzięki metodzie name jakiś prefiks, a następnie pogrupować tworzone trasy w taki oto sposób, że jeżeli nazwę je jakoś, na przykład tyka albo morfizm, to ten prefiks polikropka zostanie z automatu do tych nazw doklejany, czyli tak naprawdę jest to coś, jakbym nazwał te trasy polikropka tyka, polikropka morfizm i tak dalej, i tak dalej. Widzimy, że jest to raczej pewien taki mechanizm ułatwiający, grupujący i równie dobrze mógłbym o tutaj wpisywać. Polikropka tyka, polikropka morfizm i tak dalej, i tak dalej. I na koniec tego, co pokażę, ale nie jest to jeszcze koniec odcinka, to jest taka specjalna grupa oprogramowania pośredniczącego, identyfikowana słowem throttle, prawie jak throttle, Która to grupa nakłada na trasy pewne ograniczenia. I tutaj, aby takie ograniczenia nałożyć, podajemy nazwę takiego oprogramowania. Widzimy, że jest tutaj już ta nasza metoda middleware, którą mieliśmy wcześniej, gdy przypisywaliśmy do tego oprogramowania pośredniczącego naszą trasę. Tu też musimy w ten sposób to zrobić, ale tu jeszcze podajemy po dwukropku pewne parametry. I teraz te parametry, te, które tu akurat pokazałem, to jest tylko przykład, w jaki sposób ograniczyć trasę i co to w ogóle znaczy. Tu jest to informacja mniej więcej taka, że pozwalam dwa razy na minutę tylko wykonać tutaj tą trasę. Jakieś kontrolowanie czegoś, żeby nie przeciążyć, nie wiem, bazy, tak? Czyli nie mogę zbyt albo jakieś o, logowanie, nie, że coś ktoś się loguje, ale nie wolno więcej się logować niż raz na 10 minut na przykład, nie? Czy coś w tym stylu. Zatem tutaj mam możliwość pewnego ograniczania wykonywania trasy i zobaczmy czy to działa. Jeszcze raz się tylko przyjrzyjmy. Oprogramowanie pośredniczące Trotle z ograniczeniem dwa razy na minutę. Grupujemy i co tu w środku do tej grupy wsadzamy? Ano jedną tylko trasę. Jakiś przykład jedenasty, który tak sobie tu wyświetli napis nie tak prędko. Jedziemy do postmana. I to prędko. I tutaj ten egzemplu jedenasty odpalamy. No i cóż. No nie tak prędko raz. Odpalam jeszcze raz. No nie tak prędko dwa. Dwa razy na minutę. Jeszcze raz. O! I tak zwana... A nie powiem co, ale na pewno pojawił się napis... To many requests. OK? Czyli widzimy, że już się to wykonało za dużo, za wielką ilość razy. OK. No to teraz końcówka. Trochę bardziej opowiem niż coś zaprezentuję, ale też się wytłumaczę, dlaczego na razie nie zaprezentuję. Zatem, cudowną umiejętnością Laravel'a, zapisałem sobie, jest wiązanie trasy z modelem takie wstrzyknięcie modelu opartego jakiś obiekt z bazy danych wprost do naszej funkcji anonimowej na trasie czy do kontrolera. Tylko że no właśnie chociaż nie jest to ani skomplikowane jakieś ani tutaj trudne na razie wam tego nie pokazuje bo wcześniej musimy sobie pokazać jak Laravel pracuje z bazami danych. Jak Laravel tworzy modele. Mówiąc krótko potrzebujemy trochę więcej tej bazy treściowej. Aby móc zaprezentować, jak z tą ścieżką to działa. Ale już teraz o tym wspominam, że jeszcze to, co jest takie dosyć ważne z tymi ścieżkami, z tymi trasami, to właśnie to, że można tam wstrzykiwać różne obiekty, różne modele. I tutaj y, można sobie zerknąć na taką teoretyczną konstrukcję, żeby zrozumieć, o czym mówię, ale żeby tak wgłębić się w to, to najpierw musimy omówić trochę innych jeszcze tematów po drodze. Wrócimy do tego, nie martwcie się, ale popatrzcie. Wyobraźmy sobie, że mam jakąś klasę samochód, ok? I teraz mam klasę właśnie model, który ten samochód reprezentuje i ten model odpowiada jakiemuś elementowi w bazie danych. Laravel i model, i baza danych świetnie wspiera. Zobaczycie później, jak automatyzuje pracę z tabelami, tak iż ja naprawdę mogę tych tabel w zasadzie nawet nie oglądać. Na poważnie. Ba, nawet nie muszę się martwić, co to jest SQL. Fajnie to znać, fajnie to rozumieć, można to wykorzystać, ale wcale nie trzeba. W wielu, wielu przypadkach prostych, zwłaszcza aplikacji, czy takiego częstego wykorzy wykorzystywania tych mechanizmów, nie będzie trzeba. Tak trochę, wytłumaczę się jeszcze szerzej. Jak ktoś trochę, trochę aplikacji robił i korzystał z baz danych, to bardzo często, niezależnie od tego, jaki robił projekt, powtarzał pewne mechaniki, powtarzał pewne czynności. Laravel o tym wie, twórcy Laravela o tym wiedzą i próbują dać nam narzędzie, które bardzo mocno zautomatyzuje ten proces, wręcz uwolni nas od tego procesu. I tutaj tak sobie teraz wyobraźcie, że miałbym taką ścieżkę, zobaczcie, road, jakiś get, i tutaj. Wyobraźmy sobie, że z listy wszystkich samochodów chciałbym pobrać jeden konkretny samochód. Ja miałbym jakieś wszystkie samochody, jakiś jeden konkretny, tylko po prostu taka nazwa. I tutaj w tej zmiennej tym parametrze, kar, miałbym na przykład identyfikator samochodu. I ja bym chciał, że jeżeli ja tutaj podam tę klasę, ten model, który ten samochód reprezentuje, i podam tę zmienną, to żeby tu wewnątrz w tej naszej funkcji anonimowej, już ten obiekt kar był, działał i żeby był powiązany z bazą danych, bez żadnych tu selektów jakichś tam bazodanowych, żeby tak po prostu wstrzyknąć to jakoś, tak to, co tu zapisałem, ta jedna linijka, żeby już to tam było. No i dokładnie tak będzie. To już tam jest i wcale nie trzeba się będzie napracować, męczyć i odkrywać, jak tu z bazą powiązać. Laravel zrobi to za nas i zrobi to dla nas, ale na razie no, właśnie, potrzebujemy jeszcze tych pojęć, trochę to pokazać, jak to w Laravelu działa. Więc na razie o tym tylko Zajawka tu w komentarzu, że jest coś takiego, ale do tego jeszcze wrócimy. Kolejną rzeczą, którą też zapowiem, a jeszcze jej na razie nie pokażę, bo ona się też wiąże z modelami, to jest o takie polecenie: RESource, które tu macie, road resource, które jeszcze usprawni tworzenie pewnych rzeczy. Wyobraźcie sobie bowiem taką też sytuację, że mamy trochę takich routów, które wykonują jakieś podstawowe czynności na obiekcie, typu edytuj samochód, obejrzyj samochód, zmień coś w samochodzie, skasuj samochód, tak? Jakieś standardowe czynności. No i ktoś powie, no tak, ale przecież to samo potem będzie z jakąś inną z jakimś innym obiektem, tak? Nieco mieć samochód, tak? Z mydelniczką będzie to samo, z pracownikiem będzie to samo. Pokaż pracownika, wyświetl, edytuj itd. dalej. A więc jest pewien taki stały zestaw powtarzających się mechanizmów, no, które i tak muszę zrobić, gdy tworzę taki projekt. I Laravel będzie nam to umożliwiał w taki sposób, że o taka jedna tutaj linijka, a to taka jedna, takie jedno polecenie resource utworzy automatycznie ileś tam tras do edycji, do podglądu, do zapisu, do skasowania, do wyświetlenia listy, wszystkiego, ileś tam gotowców w tym resource będzie. Kiedyś do tego wrócimy. Na razie tylko mówię, że jest taka możliwość w Laravelu, ale nie pokazuję, bo i tak musimy po drodze jeszcze ogarnąć parę innych hasełek. I na koniec, na koniec, na koniec końca. I jeszcze jedna informacja. W tytule tego odcinka, jak cały czas ktoś zwrócił pewnie na to uwagę, jak sobie wejdę tu, o, to tutaj tak na lewo na tej wysokości kciuka jest Web PHP i on był, a trochę niżej jest API PHP, a do tej pory nic o żadnym API PHP nie było. Dlaczego nie było? Bo tak naprawdę w tym API PHP robimy praktycznie to samo, co w Web PHP, a jednak jest to plik inny. Czym się wyróżnia, o co chodzi? Już mówię, już pokazuję. W tym samym katalogu, zobaczcie tutaj, w którym był nasz plik web.php, w którym cały czas pracujemy, jest też taki plik api.php i tenże plik, tenże plik też tutaj zawiera przestrzeń do tego, by sobie trasy podefiniować. Tu jakaś trasa jest, to trasa user. O nazwie User, która jest przypisana tak bezpośrednio, bez grupowania do oprogramowania pośredniczącego, jakiegoś tam, i też tutaj widzimy jakaś, jakaś regułka, jakaś funkcja anonimowa, coś tutaj zwraca. Zwraca, jakby domyślamy się, że coś jest to z użytkownikiem, jest związane z logowaniem, z autoryzacją, ale to nieistotne. Ogólnie, dlaczego tu nic nie robiliśmy? Bo w praktyce tu też można te trasy definiować, ale API ma pewną taką zasadniczą różnicę. Okay. Zapisałem, żeby nie umknęło i żeby też się tutaj nie pomylić. Otóż w tym pliku domyślnie mamy wszystko, co tam jest, jest poprzedzone prefiksem api. Jak ktoś by sobie kod Laravela przeglądał, to w pewnym momencie zobaczy, że jest tam takie oprogramowanie pośredniczące, tworzone, które się nazywa API, właśnie, i ma taki prefiks i w zasadzie wszystkie e, trasy, które tu wrzucę. Do tego API PHP, one zakładają taki prefiks, czyli jeśli tutaj miałem ten, że prefiks, jeszcze raz popatrzcie, o tutaj, o właśnie, tutaj nie prefiks, tylko trasę, user, to fakt, że znajdujemy się w pliku API PHP zakłada, że cała ta ścieżka ma właśnie taki prefiks, okay? czyli API i dopiero user. To jest pierwsza rzecz, że to API jest taki jakby. Charakterystyczne dla tych tras, oraz, i to chyba ważniejsze, że trasy w API PHP nie, zapisuną, nie zapisują stanu sesji, nie zawierają CSRF, czyli mówiąc, ogólnie są to trasy takie bezstanowe. Ten CSRF to przypomnę, bo chyba to już mówiłem na przykładach wcześniejszych to był taki mechanizm, Weryfikowania i, i, jakby zabezpieczania tego, co z formularza przysyłamy, ok? Ale to tutaj teraz nie jest istotne. Ogólnie mówimy, że te trasy w API PHP są po prostu bezstanowe i są przypisane do oprogramowania właśnie pośredniczącego, zgrupowanego również pod nazwą API. Taka, jakby wydzielona część tras o pewnym specyficznym y, przeznaczeniu. I teraz. Jeżeli byśmy chcieli zobaczyć, gdzie to się znajduje, to tutaj w app providers, road service provider.php, mamy taki fragment. Ja go tu w komentarzu umieściłem, ale my możemy też przejść sobie do tego pliku o tak fizycznie po prostu i tu poszukać tego fragmentu. I tu, o widzicie tu jest oprogramowanie pośredniczące web, które pobiera wszystkie definicje z pliku web. O właśnie stąd. To, to do tej pory robiliśmy i to tu się zadziało to wszystko. Ale jest też oprogramowanie, które o korzysta z prefiksu API, korzysta z oprogramowania pośredniczącego pod nazwą API się ukrywa. I jeszcze się wiąże z pewną przestrzenią nazw, która tutaj się nie zmienia i jest zgrupowane. No właśnie, stąd wszystkie te routy, które są tu zdefiniowane, będą też zgrupowane właśnie w takim zbiorze. Mówiąc krótko, wszystkim trasom, które są w pliku API PHP, jakby odgórnie Laravel narzuca pewne takie cechy wspólne, jak prefiks. Jak oprogramowanie pośredniczące, przez które one muszą przejść. Okay? Zatem o, tu jest nasz API, jeszcze raz pokazuje. a tu wracamy do, do mojego przygotowanego pliku. I jeszcze na koniec, już naprawdę na koniec, nie pokazałem tego, i już nie pokażę, ale uznałem, że to jakieś tutaj na tym etapie nie ma większego sensu, ale powiem, że do teraz można przypisać też pewną przestrzeń nazw, taką e, przestrzeń nazw, na przykład kontrolerów w tym wypadku. I tu jest polecenie namespace, na przykład admin. I dopiero potem jakieś trasy, czyli to by oznaczało, że te kontrolery są przypisane do jakiejś przestrzeni. Kontrolery, przepraszam, trasy są przypisane do przestrzeni nas, na przykład jakichś kontrolerów, które tam mają nazwę admin. Na przykład. Ta przestrzeń nas ma nazwę admin. Też jest coś takiego. Iż mamy tu routing domen. A, właśnie, że w domenie też mogę podać parametr, już też tego nie testuję. Tu jest przykład, jak można by to było wykorzystać. A choćby dlatego, że pracuję na localhostie i nie chcę mi się tam już pod domen wymyślać. Możecie sobie to zresztą sprawdzić sami, jak to działa. Na koniec jeszcze ważna informacja. Jeżeli wasza aplikacja korzysta. Hmm, Stras opartych w zasadzie wyłącznie o kontrolery, czyli nie macie funkcji anonimowych, tak jak ja tutaj robiłem, ale macie kontrolery, tak jak to było na jednym z pierwszych przykładów, kiedy o tych kontrolerach wspomniałem. O, tutaj to był ten przykład. Tutaj zobaczcie, był kontroler podany, okay? czyli kontroler first controller, metoda smile i to się ma wykonać. Zatem, jeżeli macie apkę, która wyłącznie korzysta z tego, to wtedy w PHP. W artisanie możecie wpisać takie polecenie road cache, i wtedy to ładowanie, te, te rejestrowanie tych tras może być niekiedy nawet 100 razy szybsze, bo po prostu wszystko to ląduje gdzieś tam, jakieś pamięci podręcznej jest po prostu zbuforowane. A road clear czyścimy to sobie, jak coś tam zmienimy, jak skończyliśmy pracę nadabką, mamy tylko kontrolery. Road cache, dziękuję. Coś pozmienialiśmy, road clear. Zmieniamy, zmieniamy, zmieniamy. Skończyliśmy roadcash. Ale to już tylko informacja na koniec. Tyle na dzisiaj, nagadałem się trochę. Do zobaczenia w następnym odcinku.